Mamy okazję dzisiaj obejrzeć wystawę zatytułowaną Transmutatio, czyli zamiana metalu w złoto. I to jest wystawa autorska, dedykowana pewnym rodzaju wrażeniom i wspomnieniom i pewnym nastrojom, które artysta przywiózł do nas z różnych stron świata. Ta przemiana materii w sztukę, w ideę, to jest pierwszy poziom, a myślę, że znacznie ważniejsza jest druga przemiana, która polega na tym, że nas po prostu sztuka zmienia jak odbiorców. To jest jakby ostateczny cel naszej twórczej pracy, żeby pokazać to, co robimy odbiorcy i żeby coś się zadziało. No mam nadzieję, że w przypadku tych prac każdy, kto tu przychodzi i ogląda, znajdzie coś dla siebie, jakoś na niego wpłynie i dokona się przynajmniej takie malutkie transformatio. Obcowanie ze sztuką jest okazją właśnie, żeby dotrzeć do takich układów naszej osobowości, do których na co dzień nie mamy po prostu dostępu. Każdy obraz jest takim oddzielnym mitem, który jest mi bliski. Myślę, że większość tych mitów gdzieś tam się ukształtowała w naszym dzieciństwie wczesnym. One potem podlegają oczywiście przemianom. Te miejsca są w mojej głowie. Nazywam je mitami, dlatego że to są zdarzenia, które wracają w różnych konfiguracjach i myślę, że wszyscy jesteśmy mitotwórczy i każdy z nas tworzy mitologię jakąś na swój użytek. Golden Mark jest to także miejsce, gdzie można się spotkać ze sztuką, można się z nią zaprzyjaźnić, a także bliżej jakby się z nią związać, być może nawet zabrać ze sobą. Mamy plany już na najbliższe wystawy, oczywiście niedługo, to już w grudniu, będziemy mieli okazję zaprezentować fragment większego projektu, który jest nazwany Salon Zimowy. I to będą prezentacje wielu różnych artystów, którzy postanowili współpracować tutaj z nami w Golden Mark. Dalsze plany to kolejni artyści, także tym razem związani ze Szczecinem.